Zrobiła? Co za ile? Chciałabyś tak zrobić? Tak. Jestem bardzo zestresowany, bo mogę stracić dzisiaj niechcący prawictwo. Witamy was bardzo serdecznie, gala OnlyFights, Banda Świstaka. Zapraszamy na ekskluzywnego, pięknego, naprawdę mocnego vloga. Skład podstawowy, Świstak. Kozak. Fajs, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj to, co zobaczycie, to przede wszystkim będzie content randkowy, bo dzisiaj zabieramy Kozaka na jego pierwsze randki w tym środowisku. W basenie? Tak. Jacuzzi. Kozak dzisiaj będzie siedział w jacuzzi. Stworzymy content bardzo przyjemny, bo będziemy też poznawać wiele miłych osób z OnlyFights i wydaje mi się, że jest to doborowe towarzystwo. Jest co oglądać. Subujcie, lajkujcie, oglądajcie. I przede wszystkim pozdrawiamy i dziękujemy bardzo za miłe ugoszczenie OnlyFights. Przede wszystkim, co możemy jeszcze zaobserwować, to Moniszka prowadzi, więc bardzo przyjemnie tak jest zobaczyć najlepszą polską dziennikarkę w akcji. Wiele pięknych kobiet. Nie, no co, może wejdziemy już do końca? I co? Chyba nie zamulamy w tym vlogu. No nie, tak? nie, właśnie nie możemy. Nie neguję tego, że jest piękna. Właśnie przemieszczamy się do szatni naszych ukochanych zawodniczek OnlyFights.pl, mi zawodników też, właśnie ze Świstaka. Tak, o, ale są zawodnice, jest jedna nawet para. Czemu nas nie wzięli w takim razie? Bo nie jesteśmy w tej branży jeszcze odsłonięci, ale wiesz, plany jakieś tam. Ale na dwójce byście chcieli. Plany już jakieś były, jakbyście chcieli na dwójce, Banda Świstaka może wjechać, haha. Generalnie tutaj nie ma miejsca za bardzo na przeszkadzanie. Jakbyście chcieli, że można sobie przyjść od tamtej strony i tam w jacuzzi też będą się działy fajne rzeczy na live. Jacuzzi na pewno odwiedzimy. Zostaliśmy kulturalnie wygonieni, także wracamy. Kacperku, chcesz makijaż? Uozdobimy cię jakoś. Zrobimy atrakcję. Dobra, wracamy. Świstak, jak ci się tutaj podoba? Generalnie będzie jacuzzi, będą dziewczyny w jacuzzi. Stary, na to czekałem, wziąłem kąpielówki, także będzie dobry content. Co? Nie teraz, no jeszcze nie. Poczekaj, jeszcze 4 szoty. Więc jeśli chcecie więcej takich zadymek, jak ja między innymi, który wpi***** się do tego jacuzzi w trakcie transmisji na żywo. W tym garniaku. W tym garniaku, oczywiście. I don't give a f***. Także zostawiajcie tutaj aktywność po sobie, bo... Właśnie, dam wam czas. 5 sekund, postoimy, poczekamy, uśmiechniemy się, dajcie suba. Dobra, to montujesz? No, a kto? A ja pół? Nie, ty dźwięk robisz. No, to montujmy to na dwójkę. Ej, dobra, zajebiście. Zajebiście. Ej, weszliśmy tutaj o 14. Ja obstawiam, że wyjdziemy stąd o 2 w nocy. Nie wiem, jak Świstak, ale... Czwarta. Czwarta? No. Znaczy, zobaczymy, czy czwartek czy piątek. Jest czwartek. Piąta, kurwa. Ty, a zapomniałeś, że ty jesteś sportowcem? Znaczy, ja mogę sobie pozwalać na bejowanie na tym kanale, ale zapomniałeś chyba, że jesteś sportowcem. Tylko zapomniasz o tym, ponieważ ja wyznaję zasadę, iż sport to zdrowie, a alkohol jak najbardziej pomaga. Opowiedzmy historię feralnego spaghetti. Znaczy, tutaj się dzieje. Nie, no nie było takie feralne. No spoko. I mianowicie gotowałem chłopakom spaghetti. Ja generalnie bardzo lubię kuchnię włoską, lubię gotować, więc nie mam problemu z tym, żeby gotować chłopakom. Lubisz ostro? Oczywiście, uwielbiam. Właśnie, to wróćmy tematycznie do gali OnlyFights. O, mamy tutaj bardzo ciekawego kandydata do kontentu. Witamy bardzo serdecznie. Siemanko, słuchaj. Mój ulubiony zawodnik i ulubiony tłumacz. Witamy bardzo serdecznie. Słuchaj, co cię tutaj przyprowadziło? Wiesz co, przede wszystkim... Open bar. Open bar, dokładnie. No. I Leszek, co prawda jeszcze im CV. Pozdrawiamy Leszka. Ale dzisiaj jest ten dzień, z przyjemnością się z wami napiję. Panowie, mam propozycję, zróbmy razem research zawodniczek. Tak. I mi się bardzo generalnie podobała... Mi się generalnie podoba Natalia, bo Natalia trochę Smarties, pachnie taką, ale ona pachnie taką dominą, ja lubię takie. Tak? Ja lubię takie. Taka fajna. Pozdrawiamy Natalię oczywiście. Tak. Oczywiście serdecznie. Dawaj dalej, zobaczymy coś jeszcze. Coś fajnego tu musimy mieć. A tu jest fajna Magdalena. Też. Taki podchodzi lekko pod minę. Każda jest spoko, wychodzi na to. Tak. Mam anegdotkę. Bo generalnie mamy tutaj jeszcze bogini Gypsy Queen. Tak, idolka, my sobie robiliśmy research. Inaczej. Muszę przygotować do wywiadu. Że zrobiliśmy research, kojarzysz może wywiad z nią dla portalu X. I puści pewnemu znajomemu, który z nami spędzał czas, jak włączyliśmy to, i on po drugim pytaniu pyta się, chłopaki, to na pewno jest wywiad, oni się zaraz będą i był bardzo zaskoczony, że to faktycznie nie był wywiad. Nie chciałem zdradzać twojej osobowości, ale... dobra, w takim razie my się zmywamy, bo już długo wam tutaj opowiadaliśmy story. I co? To zapraszamy na jednego. Działamy. Nie dziś wyglądasz! Mua! Mua! Powodzenia!
odmachała mi. To trzeba tak zrobić? Tak. A jeszcze jak bawiłem tak samo, jak byłem mały i były takie, wiesz, takie krążki, jakie ala huśtawki. No. No dzika, cika. Ale takie buty już miałam na sobie. Takie buty? Jak było? No fajnie. Nie, właśnie są mega wygodne, słuchaj. Naprawdę. Przez tą podeszwę, nie? Już byłaś taka malutka. Nie, no 2 lata temu. A, i nie byłaś taka, jest taka malutka, już nie było wtedy, tak? Jaka malutka? Że jest taka malutka i nieśmiała. Wiesz, taka, wiesz, pick me girl. Nie byłaś wtedy już taką, bo byłaś wysoka wtedy. No nie, oczywiście. A jestem? Teraz jesteś, że wtedy byłaś tam, miałaś takie większe buty. Że już nie byłaś taką pick me girl, tylko byłaś taka domina. Tak, takim sexy kotem byłam, nie? Teraz też jesteś, jakby zawsze byłaś. Właśnie, bo to jest na vlogu. Oczywiście, że jest na vlogu. Właśnie, chciałbym powiedzieć tylko, że bardzo mi się tutaj zaczyna podobać, naprawdę. Tak, robię wrażenie. Piękne kobiety, między innymi Kamila Głowa. Głównie Kamila Głowa. Oczywiście, że głównie Kamila Głowa. Sprawdź jej Instagrama, jest to oglądać. A masz on już czy nie? Nie, ale jak chcecie, piszcie w komentarzu, czy mam zakładać, czy nie. Ja mogę być realizatorem. Ale słuchaj, za 100 tysięcy subskrypcji, jak będziecie mieli, zakładam on. Ale na czym? Czy jak ty na właśnie czym? Mówisz, że zakładam? A my? Chciałbym powtórzyć. Czy Kamila Głowa na 100 tysięcy subskrypcji Bandy Świstaka zakłada on? Dokładnie. Ale będą stópki? Musimy to uzgodnić. No, co będziesz postował na wszystko, wszystko. Serio? No. I my będziemy realizatorami. Ale 100 tysięcy. Dobra. Dobra, okay. To co? Za 100 tysięcy? Trzeba przetnijmy. O właśnie, trzeba przeciąć. Dobra, ja przecinam. Nie, to wy, ja przetnę. O, mowa o BDSM, czyli jestem w swoich klimatach, dyskutujemy z Kamilą. Ona jest piękna. Prawda. Podoba mi się. Prawda? Ale nawet Monika? Ja bym ją brała. Monika, czy koleżanka Moniki? Bo w zielonym. Ta w zielonej, nie? Obie są piękne. Dziewczyna w zielonej. Tutaj macie przebitkę. I pan prowadzący też niczego sobie. O. Świstek, czy chciałeś zrobić komik? My piekamy. Ale mówię, stary, tyle by dało, żeby tam tego stolika pójść. My tam możemy pójść. Na tamtą lożę? Pokaż lożę. Ja bardzo dużo oddałbym, żeby pójść na tamtą lożę. Nie ukrywam. Bardzo miłe panie, pomacham im drinkiem. Zrobimy za nie zdrowie. I przesadamy z Bacon Tetem dzisiaj. Nie, a nie trochę. Nie, tak, wrócisz się, jakby wrócisz się... Stary, obejrz sobie filmik, stary, Patryko, zna***am się. Czekaj, zaraz tu zapisz, przypomnisz mi potem? Okej. Dobra, to w takim razie ja obejrzę odcinek Patrykosa, a my znikamy na chwilę, żeby dać... Kufale uczestne. Kasparku, pokaż się na vlogu. To jest Kasper. Pokaż twarz. Ej, nie pokaż m***. Dzisiaj Kasperek dzisiaj w jacuzzi będzie tracił prawictwo. To właśnie, bo ty Kasper... Jestem bardzo zestresowany, bo mogę stracić dzisiaj niechcący prawictwo w tym jacuzzi. Jestem bardzo zestresowany, jest to mój pierwszy raz. Zrobię się już czerwony. Witamy także... bardzo serdecznie. Najlepszy wywiad na świecie. Tak jak mówiłem, witamy w najlepszym wywiadzie na świecie. Dobra, zapraszamy. Lepszego nie ma i nie będzie. Czy za tym jakaś historia? Bo był taki moment, w którym na pewno twoja rodzina się dowiedziała. To trudno, żeby nie dowiedziała się o takiej działalności, bo pojawiają się ludzie, którzy specjalnie podszepną jej o tym. Jaki był... Możesz się wrócić do tego momentu, w którym to się stało? Szczerze mówiąc, moja mama, którą uważam za najbliższą rodzinę i prawie jedyną oprócz mojej siostry, jeszcze o tym nie wie, dowie się tego dopiero teraz na święta, bo no czekałam, aż zarobię więcej pieniędzy, żebym mogła jej się pochwalić. No mamo, zobacz, ile tu jest pieniędzy. Pozdrawiam mamę. Ale tak... Będę chory. Jestem właśnie po pierwszym wywiadzie w jacuzzi, za chwilę zaczynamy drugi. Dwójka najbardziej zbojowanych dziennikarzy w Polsce. Tak, jest najlepszy. Zapraszamy serdecznie. Cześć. Witam cię serdecznie. Witamy cześć, bardzo serdecznie. Cześć. Mogę być jaka? No to ja też chcę. Mam propozycję, to może usiądźmy, co? Dobra, siadajmy. Nie neguję tego, że jest piękne. Dobra, powiedz mi, ocena dziennikarzy, który jest przystojniejszy. Albo nie, inaczej. Spojrzała się w moją stronę. Przegrałeś. No właśnie. Inaczej. Dobra, Świstak, podziękuję. Bardzo dziękujemy za wywiad, widzimy się na następnej konferencji. Ja przyjmuję ten wywiad. Świstak, to cześć. To my zostajemy w dwójkę. Dobra, to ten. Tak? Idziemy... Słuchaj, chciałbym cię zaprosić na pierwszą randkę w jacuzzi. O, I'm
a bit, but okay, let's talk in English. I don't speak English very well, but I can... For my viewers... Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. No stary, nie psuj randki. O, no chyba, że tak. To nie, to wtedy nie jest popsute, jak najbardziej. Mamy do... na wywiadzik do jacuzzi. Chodź! Pytawie. Wciągaj szpilki, chodź. Ale mnie nie klapcie. Ale postaramy się. Siadamy wszystko. No chyba cię porąbało, no, nie siadamy. No chyba nie. Chodź. Siadamy. Ja nie siadam, ja siadę na krawędzi. Dobra. Też może być. Ale zimna woda w chuj. Ja też chcę na krawędzi. Na krawędzi. Ale chcę strony. Magda i... O. Patrycja. O, Patrycja i Magda, jakaś tak? Inna woda. Magdalena, nie Magda. Magdalena, dobrze. My was dominujemy. Witamy was bardzo serdecznie, dwóch najprzystojniejszych polskich dziennikarzy. Najpiękniejsze kobiety. Magdalena i Patrycja, witamy was serdecznie u nas na wywiadzie. Serdecznie. Taka zmoczona cała w tej wodzie. Wrażeń nie brakuje, to co, może wejdziemy już do końca? Dobra. Z tego co mi się wydaje, w ogóle to wywiad z dziewczynami sam się robi. Także rozmawiajcie dalej, my załączymy jakoś. A my w ogóle nie jesteśmy potrzebni, my tutaj przejmujemy stery. Tak. Macie tyle mówi, to jest mój wulkan energii. Ja twój ideał faceta. Mój ideał faceta, ale chodzi o wygląd? Tak. Jeżeli chodzi o wygląd, to tak, szerokie. Ja ciebie to kłamię. Jeżeli chodzi o wygląd, no to wiadomo, szerokie ramiona, dobrze, żeby był zadbany, tatuaże są dla mnie, no czy nie są ważne, ale dobrze, jakby miał jakieś tatuaże, blizny na ciele, dla mnie to jest wskaźnik tego, że facet jednak gdzieś tam, no łobuz, nie łobuz, ale że gdzieś tam jednak w tym życiu o coś tam zawalczył, czy to była operacja, czy to było jakieś walki uliczne, czy cokolwiek, więc jakiś tam ślad na jego życiorysie. Tak jak u mnie, ale go nie widać, bo schowane. Gdzieś tam jakaś walka była i w ogóle, tak. Ja ogólnie kocham fighterów, tak. Lubię facetów. O, to się dogadamy chyba. Lubię facetów. No nie sądzę. No nie sądzę. Także, no myślę, że w maju już to pokażę. A jak fetyszowo, to o co będzie zakrawało? Wiesz co, tutaj ten wizerunek, który widzieliście, to właśnie była taka namiastka tego, czyli lateks, czyli maska, czyli jakiś tam pejczyk będzie. No zobaczycie. Coś jest tak. Idziemy czy nie idziemy? Oczywiście, że idziemy. Pozdrawiam, przepraszam. Pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy. Bandę Świstaka! Bandę Świstaka!